Cześć, witajcie. Jakiś czas temu widzieliście pierwszy element do budowy nowego komputera, czyli płytę główną. Można powiedzieć śmiało, że serce komputera taka, najważniejsza część, ponieważ bez niej komputer nie działa. Na niej osadzamy procesor pamięci i podłączamy kartę graficzną plus zasilacz. Tak więc wiecie już, jaka jest płyta. Myślę, że dobry wybór, że płyta posłuży tak samo jak AORUS w tym komputerze. Natomiast dzisiaj dowiecie się, Czegoś, co zapewne Was bardzo ciekawi, czyli jaki procesor wybrałem do mojej platformy, do drugiego nowego głównego komputera. Już za kilka minut będziecie wszystko wiedzieć. Zaczynamy. No dobrze, w poprzednim filmie dowiedzieliście się, jaką płytę główną wybrałem do mojego drugiego nowego komputera. I oczywiście już wiecie, że jest to Aorus Z370 Ultra Gaming, wersja z WiFi. A teraz, jaki procesor kupiłem? Kto obstawiał i piątkę? Ktoś i trójkę obstawiał, chyba nie. Natomiast kupiłem ten procesor. Nie widzicie, jaki? To już Wam pokazuję. No i jak myślicie, dobry wybór. Na pewno z tego procesora będę zadowolony, ponieważ miałem i siódemkę na starej platformie, jeszcze czteroordzeniową, ośmiowątkową. Tutaj mamy wersję sześcioordzeniową, 12 wątków, 3,7 GHz prędkości. 12 mega cache'u i oczywiście ten procesor już wymagał płyty z chipsetem Z370, czyli na moją używaną do tej pory płytę Aorus'a już bym po prostu tego procesora nie mógł włożyć. Jest to wersja K, czyli odblokowany mnożnik, można ją ewentualnie podkręcać, ja raczej z tego nie będę korzystać, ale zobaczymy. W każdym razie możecie pisać w komentarzach, czy waszym zdaniem wybrałem dobry procesor. A kolejne podzespoły będę ujawniać w kolejnych filmach. I powinna przyjść niedługo obudowa, chłodzenie, zasilacz. A kartę graficzną na razie chyba będę przekładał y, istniejącą, czyli Aorusa GTX 1080. Tak więc na dzisiaj to wszystko: ceny, jakby co procesora i płyty głównej macie w opisie filmu. Pozdrawiam Was. Cześć.